Zapraszam na spotkanie z cyklu polsko-czeskie rozmówki na granicy. Ja nazywam się Łukasz Grzesiczak. Moim i Państwa gośćmi jest pani Agnieszka Holland i pan Petr Zelenka. Jak Państwo pewnie mogą się domyślić, będziemy rozmawiali o polskim i o czeskim kinie. Na samym początku chciałbym podziękować Państwu za przyjęcie zaproszenia. Dzień dobry. Zacznę od pierwszego pytania. Andrzej Jagodziński sugerował, by w nazwie naszego cyklu znalazło się to słówko rozmówki, a nie rozmowy. On sugerował, że to użycie słowa rozmówki da im taki bardziej familiarny, mniej poważny charakter. Ja się zastanawiałem, czy w kontekście rozmowy o współczesnym polskim i czeskim kinie ten taki mniej poważny charakter pasuje. Z jednej strony mam takie wrażenie, że dzisiaj współcześnie, zarówno w polskim i w czeskim kinie obserwujemy bardzo dużo takiej tematyki historycznej, tematyki poważnej. Wystarczy popatrzeć na przykład na nagradzanego czeskim lwem film, który Malowany ptak, który jest ekranizacją książki Jerzego Kosińskiego. Ale także w polskim kinie wydaje mi się, że widzimy dużo poważnej tematyki, chociażby w filmie Boże Ciało. Moje pytanie jest takie, czy Państwo zgadzają się z tą refleksją i co takiego stało się, że jeżeli tak, to co takiego Państwa zdaniem stało się, że zarówno w tym polskim, jak i w czeskim filmie wydaje się, że bardzo dużo tej tematyki historycznej i takich bardzo poważnych tematów. No więc ja szczerze mówiąc zawsze robiłam filmy o strasznych momentach w historii i wiernie, chociaż z pewnym bólem ciągle je robię od czasu do czasu. Przedostatni mój film Mr. Jones był filmem, który opowiadał o takim koszmarnym zbrodni przeciwko ludzkości, o Hołodomorze, a jednocześnie pokazywał, w jaki sposób manipulowano opinią publiczną i mediami w latach 30. XX wieku. I te lata 30. XX wieku, one wracają teraz. Również Petr zrobił filmem, co prawda w takiej konwencji bardzo groteskowo-absurdalnej, ale jednak o Monachium, o zdradzie monachijskiej. A wracają dlatego, że są aktualne, że po prostu nasza rzeczywistość, oczywiście nie jeden do jednego, ale w dużym stopniu ma podobne zagrożenia, podobne mechanizmy, podobny kierunek tego, co się dzieje w świecie, jak to się działo w latach 30. właśnie. Więc wydaje mi się, że taki powrót do historii polega między innymi na tym, że ta współczesność dzieje się tak szybko, jest tak strasznie skomplikowana. Trudno ją bardzo złapać. Pan mówił o filmie Janka Komasy Boże Ciało, gdzie jemu się udało się jak gdyby w jakiś sposób taki półmetaforyczny, jednocześnie realistyczny, opowiedzieć o jakichś nastrojach, o jakichś lękach współczesnych. To się udało w filmie Parasite, w takiej konwencji właśnie półkomediowej, czy w konwencji trochę horroru, a trochę komiksu udało się w filmie Joker. Ale wszystkie te filmy łączy coś takiego, takie poczucie, że jesteśmy w czasach, gdzie lada moment może nastąpić jakaś katastrofa, i gdzie jednocześnie ludzie boją się i bardzo łatwo ich nakręcić na jakiś rodzaj nienawiści. No, więc ponieważ czasy są takie, no to i filmy są trochę takie. Filmy mają coś takiego, że one często antycypują, wyczuwają jakieś nastroje czy jakieś rzeczy, które jeszcze się nie wydarzyły. I czasem używają metody filmu historycznego, żeby te jeszcze niespełnione zdarzenia niejako profetycznie antycypować. Tak ja na to navážu tím, že já tady vidím dva aspekty toho historického filmu. V Čechách to, že si někdo může dovolit vůbec točit historický film, je daný tím, jestli ten rozpočet prostě bude trošku větší nebo nebude. My prostě bojujeme o holej život v tom českém filmu.
udělal rozpočty a ten historický film je vždycky trochu dražší, takže do nedávné doby těch historických filmů bylo minimálně, myslím, že ta taková vlna jakoby těch historických filmů v posledních 10 letech třeba je umožněná tím, že začal líp fungovat grant, jo, podpora státní filmařů. A tím jsme si mohli dovolit trošku větší rozpočty a už nový témata. Vlastně, jo. Takže to je ten technický, je ta technická stránka věci, nebo ta finanční. Druhá věc je, že jak říkala Agnieszka, tady v Čechách 90. léta se nesly i intelektuálně v takové představě, že zažíváme něco úplně novýho, co ještě nikdy nebylo. A že historie je zapomenutá, že historie se uzavřela a nemůžeme se z ní nijak poučit, protože zažíváme úplně novou epochu. Teď samozřejmě se vracíme do toho, že z historie nejenom, že se můžeme poučit, ale ona se bohužel cyklicky opakuje a hrozí to, že populismus, třeba který v 30. letech jsme o něm četli, takže se může najednou velice snadno vrátit. Čili najednou ta historie jako memento se nám vrací. Jo. A o tom historici je to obecný diskurs. Takhle už je to v povědomí lidí, že nejenom, že že historii musíme se učit, ale musíme se učit, aby se neopakovala. No, čili odtud teda ty historické filmy. Pokud jde o mě, já jsem nikdy neměl odvahu vlastně udělat čistě historický film a třeba to ztracení v Mnichově, to zgubění v Monachium, to je také, jak se dostat z toho zadání, jak udělat pseudohistorický film a přitom zůstat v současnosti. A proszę powiedzieć, bo zaskakujące jest to, że państwo się bardzo zgadzają na to spojrzenie, na to, skąd ten historyczny film bierze się zarówno w czeskim kinie, jak i w polskim. Ja mam takie pytanie, czy państwo myślą, że zarówno polscy, jak i ci czescy filmowcy dzisiaj w kontekście tych właśnie wydarzeń politycznych, tego, nie wiem, być może, o czym mówiła pani Agnieszka Holland, powtarzania się historii, być może jak gdyby odczuwają wspólnie, czy to jest jakieś takie wspólne odczuwanie, czy też nie? No ja myślę, że to nie tylko Polacy i Czesi to odczuwają, bo jak popatrzymy na kinematografię światową, i chyba 4 lata temu był festiwal w Wenecji, czy 3 lata temu, już nie pamiętam, chyba 4, kiedy się nagle okazało, że prawie wszystkie filmy tam pokazywane są filmami historycznymi. I to wynika też, jest to też dowód pewnej takiej bezradności. Znaczy tego, że ta właśnie, jak już mówiłam, ta rzeczywistość, ta teraźniejszość jest tak płynna i tak niejednoznaczna i tak trudna do złapania, szczególnie w filmie fabularnym, który jednak ma no, długi dość cykl, bo trzeba napisać scenariusz i zebrać te pieniądze, co czasami trwa rok, dwa, trzy i potem to zrealizować, i potem to skończyć i potem to wydystrybuować. Także to trwa no, ładnych parę lat. I w międzyczasie już ta rzeczywistość się zmienia, bo ona jest też bardzo zmienna. Gdyby nam ktoś powiedział 8 lat temu, że prezydentem Stanów Zjednoczonych będzie taka postać jak Donald Trump, no to byśmy myśleli, że to jest jakiś dowcip. Gdyby ktoś powiedział w Polsce, że absolutną władzę przejmie partia, która przypomina skrzyżowanie endecji z sanacją podlaną ONR-em i narodowym socjalizmem, to byśmy też mówili, że to nie jest możliwe, że przecież widzimy, że ten kraj jest nowoczesny, że się rozwija, że ludzie mają aspiracje, że jeżdżą, że świat, że Unia, że to, żeśmy. Więc jak mówię, ta rzeczywistość się tak szybciutko dzieje i polityczna, i społeczna przede wszystkim, znaczy to, co ludzie mają w głowach i przede wszystkim to, czego się boją i jak na ten strach reagują, że trudno jest to złapać w fabule. Także te filmy historyczne w jakimś sensie łatwiej się poddają jakiejś możliwości syntezy. Myślę, że to jest taki główny powód intelektualny. Natomiast oczywiście to, co Petr mówi, jest bardzo ważne. No, film historyczny, nawet jeżeli jest bardzo wymyślony, sprytnie i tanio, no to jednak trochę kosztuje, bo i kostiumy, i dekoracje, i nie można wziąć kamery i kręcić, gdzie się chce.
No i te rzeczywiście, te kinematografie nasze były bardzo biedniutkie, a najpierw polska, a teraz i czeska kinematografia już mają taki bardziej racjonalny, ekonomiczny grunt. Z tym, że obawiam się, że to się zmieni po COVID-zie wraz z tym kryzysie, bo też będzie bardzo dużo zmian w finansowaniu i w dochodach z kina. Widzimy teraz, co się dzieje, no, ludzie nie chodzą do kin, potem się boją, kina były zamknięte, dystrybutorzy i kiniarze stracili mnóstwo pieniędzy, jak oni tracą pieniądze, no to też mniej pieniędzy jest na produkcję tą lokalną. Ludzie się przyzwyczajają, że właśnie oglądają online to wszystko. Nie wiadomo, jak to się skończy. Może się zdarzyć, że będzie bardzo trudna ta dystrybucja filmów, szczególnie takich małych, niezależnych filmów, a to już i przedtem było trudne. Żeby na przykład, ja nie widziałam czeskiego filmu w kinach na świecie, w Europie, no już od wielu, wielu lat właściwie. Popraw mnie, Petr, jeżeli się mylę, ale właściwie strasznie trudno jest sprzedać ten film poza swój własny rynek, a na własnym rynku, jeżeli film jest trochę trudny i trochę ambitny, no to może liczyć na krótką widownię tylko. No, ja musím říct, že ten rozdíl mezi Čechama a Polskem je určitě v tom, že v Čechách, pokud člověk točí historický film a navíc film s nějakou intelektuální ambicí, nedej bože třeba i historicky politický film, tak musí počítat s úplně minimální návštěvností. Jo, to byly takový úplný extrémy, třeba když Němci natočili Bader-Meinhof komplex a přišlo tam asi 2 miliony diváků, na ten film, u nás na tenhle film na Bader-Meinhof komplex přišlo 5 000 diváků. A to není náhoda, to prostě je, jak když Smařovský přišlo několik milionů lidí na Claire, tak já závidím, protože to je velice jasný téma, dobře, je to téma, který Poláky nějakým způsobem zajímá, ale to znamená, že prostě se 3 miliony lidí seberou i na vesnici a jdou do kina. No, to je strašně důležitý, to se u nás... Skoro 6, Petře. Nebo skoro tak. 6. To je neuvěřitelný. To se u nás nemůže stát, ale z principu. To jo, u nás se ani nedá očekávat, že by tenhle zázrak mohl někdy nastat. U nás ty nůžky jsou strašně otevřený a ten historicko-politický film je opravdu na tom kratším konci. Staříci, loni hezký film o dvou lidech starých, kteří chtějí vykonat spravedlnost na umírajícím soudci, který vraždil lidi. Návštěvnost 3 500 diváků celkem. Jo? Neříkej, ano. To jsou, no a to není náhoda, to prostě, to už je alergie těch diváků na určitý témata. Jo? A bohužel zrovna ty témata jsou nejzajímavější pro mě, ale už to je likvidační. V podstatě tyhle počty, když přijde takhle málo lidí, tak se nevyplatí ten film dát do kin. Takže jakmile to klesne pod určitou hranici, která v Čechách je okolo 30-40 tisíc diváků, tak vlastně už se vám nevyplatí udělat celou filmovou distribuci. Takže skončíte s televizním filmem. Já se bojím, že takhle to, že tohle bude cesta teďka českého filmu, že se velice zredukuje co do žánrové pestrosti, že to prostě budou velice takový jako populistický žánry. Že ten populismus, který hrozí v politice, se objeví nebo ještě přitvrdí v té filmové distribuci. Mm-hmm. Chciałbym zapytać też o serial. I czy on w jakimś sensie może być jakimś ratunkiem dla czeskiego filmu w tym kryzysie, o którym mówił pan Petr Zelenka na przykład, bo zarówno pani Agnieszko Holland, jak i pan Petr Zelenka mierzyli się z formułą serialu. Ja bym chciał zapytać państwa tak o te osobiste doświadczenia, jak gdyby, czy to są jakieś inne wyzwania przy tworzeniu serialu, których nie ma na przykład przy filmie fabularnym. Skąd taka popularność serialu bierze się zarówno w Polsce, jak i w Czechach? No i wracając do tego, co pytałem na początek, czyli czy jak ta popularność serialu w Czechach, jak i w Polsce może wpłynąć na przyszłość
polskiego i czeskiego filmu, polskiego i czeskiego kina? Ja się dość wcześnie włączyłam w taki, w pracę nad takim nowym nurtem ambitnego serialu, który w Ameryce zapoczątkowała HBO, Showtime, potem doszły inne te, najpierw stacje kablowe, a potem VOD, streaming platform. Szczególnie te pierwsze jakieś 8-10 lat było bardzo ciekawe, dlatego że kino zaczęło, kino amerykańskie niezależne szczególnie i niekomercyjne zaczęło bardzo słabo się mieć. Bardzo było trudno znaleźć pieniądze na coś, co byłoby ciekawsze, bardziej prowokacyjne, gdzie nie graliby w kółko ci sami aktorzy, gdzie język opowiadania byłby jakiś bardziej innowacyjny. Tymczasem w serialu to się było. I bardzo dużo świetnych pisarzy, świetnych scenarzystów, którzy byli sfrustrowani tym, że w kinie się ich scenariusze przerabia i właściwie ich autorstwo jest bardzo względne, natomiast w telewizji oni są panami i oni rzeczywiście dali cały swój talent i swoją pomysłowość do tych seriali. I seriale zrobiły się znacznie ciekawsze od filmów. Szczególnie, że zniknęło coś, co ja nazywam kinem środka. To znaczy taki rodzaj filmu, który mówi o poważnych sprawach, czasem bardzo osobistym, ale jednocześnie ma atrakcyjną narrację i mówi w taki sposób, że ludzie są tym zaciekawieni, że to jest atrakcyjne dla widowni. Takie kino środka właśnie zniknęło, bo z jednej strony zostało takie kino niszowe, festiwalowe, dla takich amatorów, no, jak w muzyce to by była muzyka nowoczesna, dodekafonia, czy jakaś taka w każdym razie muzyka atonalna. A z drugiej strony jakiś taki pop, już taki zupełnie przemysłowy pop. No więc w kinie coś takiego się stało właśnie i to miejsce takich ciekawych opowiadań zajęły seriale. One się niestety już w tej chwili skonwencjonalizowały, to znaczy ja już od czasu do czasu robię jeszcze takie seriale z różnych powodów, ale już to nie jest tak podniecające, jak kiedy robiłam The Wire, czy Tremé, czy nawet The Killing amerykański. Więc to jest coś, co musi być konwencjonalne, dlatego że zasada dramaturgiczna każdego serialu jest taka, że pod koniec każdego odcinka widz musi mieć ochotę, żeby obejrzeć kolejny. Więc właściwie wszystkie one są opowiadane według pewnego takiego schematu. Dla reżysera robienie odcinków serialu, który formatuje ktoś inny, jest takim właściwie ćwiczeniem stylistycznym. To nie jest specjalnie takie, to nie jest bardzo osobista praca. Natomiast samemu formatować serial jest ciekawe, bo stwarza świat, który nie trwa tylko przez 2 godziny, ale czasem przez kilkadziesiąt godzin i który potem inni ludzie przejmują i robią, bo muszą się dostosowywać do reguł. Także to jest bardziej podniecające niż takie pojedyncze odcinki. A forma, którą ja lubię najbardziej, to jest tak zwana miniseria. Zrobiłam w Czechach właśnie miniserię pod tytułem Hořící cykerz o Janie Palachu, właściwie o śledztwie po śmierci Jana Palacha. I ten zresztą miało to dużą popularność. Zrobiło to, myślę, w przeciwieństwie do większości filmów o tej tematyce totalitaryzmu. Ta miniseria miała bardzo, bardzo duży oddźwięk. No i rzeczywiście zresztą to była jedna z takich rzeczy, które robiłam z taką największą satysfakcją. Więc to serial to jest różne. To jest dla reżysera to jest ogromne bogactwo wyboru. Można sobie wybrać bardzo różne formy i się w tym jakoś sprawdzać, albo przez to opowiadać coś własnego. No a ja mam úplně minimální zkušenost se seriály. Já jsem k tomu přišel tak, že jsem pro HBO adaptoval pouze jeden seriál, který se jmenoval In Treatment v angličtině, nebo Betty Pool. To byl vlastně izraelský originál. A já jsem byl vlastně šéfem té jedné série a do toho jsem psal jednu tu linku, jednu ze 4. Vlastně ta práce byla skvělá, protože já jsem poprvé zažil týmovou práci, kde bylo 4 nebo 5 scenaristů, každý měl na starosti jednu linii příběhu a já jsem potom jenom dohlížel na to, aby se ty linky doplňovaly a aby to odpovídalo tomu českému prostředí. Ale měnili jsme zhruba jenom asi 20% toho izraelského originálu, protože se ukázalo, že ten Izrael je nám velice blízko. Ale to byla jediná zkušenost, potom jsem si troufnul na svůj
seriál, vlastně seriál nebo sérii takových jako 12 půlhodinových dílů o dubbingovém studiu a to vycházelo z mý divadelní hry, ale zase to byla velice netradiční zkušenost a ono to nemělo takovou návaznou naraci. Bylo to skutečně rozdělené na jednotlivé epizody, které mnohdy nenavazovaly úplně přesně. Takže takovou tu zkušenost s klasickým seriálem, tam mě teprve čeká, teď jeden takový seriál píšu, osmidílný, 8 hodin a jsem na to zvědavý, protože je to napínavý a je to obrovský množství práce a je to skutečně možnost, jak se vyjádřit naprosto jinak. No. Jinak můj tatínek teda zakládal vlastně československý seriál nebo východoevropský seriál, ty Sňatky z rozumu, jako adaptace Nefa, to byl vlastně první český seriál, který měl návaznost, vlastně nebyl epizodický, ale skutečně navazovali ty díly na sebe. On to v 68. On to psal někdy 66, 67, 68, to natočili a bylo to obrovský úspěch, protože prostě seriál je výsostně televizní formát. To se nedá s filmem samozřejmě srovnat. Prostě to patří do televize. Jo. U nás teda takový ty novější odvážnější seriály, který Česká televize financuje, nevznikly jako reakce na krizi kinematografie, ale spíš jako snaha okopírovat ty úspěšné americké vzory. Jo, my jsme vlastně si všimli, my jsme zaregistrovali před 10-15 lety, že v Americe se děje něco velice zajímavého a že tam vznikají seriály, kde se mluví sprostě, kde jsou úplně zásadní témata, kde jsou velice netradiční postavy a zároveň jsme zaregistrovali, že ty lidi, ty diváci to sledujou nepřetržitě, takzvaný ten binge watching, to znamená, že se změnila i forma sledování. Jo, je pravda, že vy musíte vlastně na konci každého dílu přitáhnout toho diváka, aby se podíval na další díl, ale on už nečeká týden, ani den, on prostě rovnou navazuje. A jsou častý případy, kdy ty lidi celou noc se dívají na ten seriál, toho nadšený vlastně, jo. A tahle ta jiná forma sledování, to si myslím, že bylo taky důvod, proč ta Česká televize po letech konečně sáhla k tomu, že se uvolila financovat jakoby tento typ těch nových nekorektních seriálů, bych řekl. Protože jinak samozřejmě ten zbytek seriálové tvorby, to jsou detektivky v Čechách. Jest jeszcze coś takiego, jeżeli mogę dodać, że wydaje mi się, że też są takie czasy, że ludzie mają potrzebę epiki. Przez to, że ta rzeczywistość się strasznie zmienia, to tak jak w XIX wieku, jak była rewolucja industrialna, to nagle ludzie czuli, że chcą widzieć taką totalitu obiekt heglowską, że chcą zobaczyć ten świat w takiej złożoności i wtedy powstała wielka powieść realistyczna. Dalej Hugo, przedtem Dickens, Dostojewski, Tolstoj i tak dalej, i tak dalej. I to właściwie były seriale, bo to się pokazywało na ogół w odcinkach co tydzień, co miesiąc, w takim tłustym jakimś żurnalu. I ludzie to czytali i mieli wrażenie, że lepiej rozumieją swój świat, że ten świat im się jakoś tłumaczy. I myślę, że przynajmniej te takie ambitne seriale właśnie na początku XXI wieku, one miały też taką funkcję, że nagle dawały jakby czas na epikę i dawały możliwość takiego wejścia w postaci w inny sposób trochę niż kino daje. No jak mówię, teraz to trochę się degeneruje, bo po prostu za dużo robią. Już teraz to się okazało tak dobrym biznesem i tyle jest tych platform, które jeszcze ze sobą konkurują, że robią tego po prostu setki i może jakieś 5% z tego jest dobra, a reszta to jest no, tak, takie sobie. Także się ludziom też trochę zepsuł gust od tego. Ja chciałbym zapytać o... wydaje mi się, że zarówno chyba w czeskim, jak i w polskim kinie możemy zaobserwować, że pewną jakąś zmianę pokoleniową. Wchodzą do kina, osiągają sukcesy. Bardzo często kolejne pokolenie młodych ludzi, zwłaszcza chyba jeżeli chodzi o autorzy scenariuszy,
scenariuszy, przynajmniej tak mi się wydaje. Chciałem zapytać, czy ta refleksja Państwa zdaniem jest słuszna? Jeżeli tak, to jaką nową wrażliwość przynoszą Ci nowi twórcy, a także co niejako, i tutaj chciałbym zakończyć tym pytaniem nieco o przyszłość, co być może czeka czeskie, jak i polskie kino wraz z nadejściem tego nowego pokolenia twórców? To ja czy Petr? Może tym razem pan Petr Zelenka najpierw, proszę. No, ale ja jsem skeptik. Já jednak jsem si teda nevšiml, že by přišla nějaká nová vlna česká ani autorů, ani režisérů. Pořád jsme to my a naši trošku mladší vrstevníci, kteří sice sporadicky občas točíme, ale není tady nějaký tlak, aby nás někdo vyhodil ze sedla. A to je taky proto, že ten film je strašně nevděčný médium. Jo? Tady nikdo neprahne po tom, aby se stal filmařem v Čechách. To je, bych řekl, až tak jako, když se vám nepovede x jiných životních kariér, tak potom možná vám zbyde ta filmařina. Jo. A to je jako popelář prostě, nebo něco takového, nebo přeháním. Ale jo, to není vysněná profese. Já když jsem byl na škole, tak představa, že mám realizovaný celovečerní scénář. To jsem říkal, to by bylo jako něco fantastického. Dneska ty mladí lidi nemají tenhle ten pocit. Oni mají pocit, tak zkusím to, věnuju tomu 14 dní, když to nevíde, budu dělat něco jiného. Takový já mám pocit teda. Jo? A možná se mýlím a možná mi uniká nějaká generace, protože je strašně zajímavý, když sleduju tvorbu na filmových školách, což jsou filmy většinou do 30 minut, tak to jsou skutečně zajímavé věci, ať na FAMU, nebo na Písecký FAMO, nebo na Zlínský škole, tak vždycky tam člověk najde za ten rok třeba 3-4 opravdu zajímavé věci, ať už dokumenty nebo hraný. Kam se ty lidi potom vypaří, já netuším. Jo. Ale rozhodně to není tak, že by tyhle ty lidi za 5 let přišli s nějakým geniálním celovečerákem. Nevím, proč to tak není, ale není. No w Polsce jest to inaczej, bo ja myślę, że w Polsce rzeczywiście można mówić o nawet kilku pokoleniach takiej odnowy polskiego kina, bo jest i wspomniany przez Petra Wojtek Smarzowski i Małgośka Szumowska, taka generacja średnia i są też, co roku właśnie przychodzi jakieś dwie, bo dużo jest kobiet też, ciekawych, reżyserek czy reżyserów. I w tej chwili myślę, że jest to bardzo taki bogaty krajobraz i nie ma czegoś takiego, że kino jest nieważne. Kino jest ważne, dla tych ludzi przynajmniej, młodych, którzy decydują się to robić. W nich jest bardzo dużo takiej oryginalności, poczucia własnej wartości, poszukiwań artystycznych i czegoś takiego, że właśnie no, że kino jest takim medium, przez które można coś powiedzieć, bardzo osobistego, jednocześnie bardzo ważnego. Także byłabym tu optymistyczna, gdyby nie to, że niestety kino bardzo zależy nie tylko od ekonomicznej, ale i politycznej sytuacji. A ta w Polsce robi się coraz gorsza i coraz bardziej przypomina takie kraje jak Węgry, Białoruś czy Rosja. Wczoraj mieliśmy wybory prezydenckie i niestety demokratyczny kandydat przegrał trochę, bardzo niedużo przegrał, ale przegrał. Więc ten status quo taki autorytarny się utrzyma. Kino na razie nie zostało przez to specjalnie dotknięte, fabularne, bo dokumenty tak. No ale boję się, że przyjdzie i na to pora. W każdym razie, gdyby nie problem z jednej strony z kryzysem ekonomicznym w kinie i w ogóle kryzysem ekonomicznym po pandemii, czy w trakcie pandemii, bo ona się przecież nie skończyła, nie wiadomo, czy nie wróci, i kryzysy polityczne w takich krajach jak Węgry czy Polska, no to byłabym bardzo taka optymistyczna co do stanu polskiego kina, bo jest wiele talentów, wiele naprawdę nowych talentów. I jak mam wybrać jakieś na przykład
pytają różni selekcjonerzy festiwali, żeby jakiś polski film im polecić, to mam zawsze z 5-6 filmów, które mogłabym polecić im z czystym sumieniem. Więc to jest bardzo dobra sytuacja, oby się utrzymała. No i jak mówię, jest wiele kobiet i te kobiety są mocne. Nie wiem, czy jest jakiś kinematografia w tej chwili, gdzie tyle ciekawych kobiet robi filmy. A jeśli chodzi o Czechy, no to nie chcę być krytyczna, ale wydaje mi się, że rzeczywiście to jest taki głębszy kryzys. Że jest taki kryzys według mnie nieistotności, takiego braku ambicji. Byłam jakieś chyba 2 lata temu na czeskich Lwach, gdzie była bardzo dobrze zorganizowana ta gala dawania nagród filmowych corocznych. I w trakcie tej, szło to szalenie sprawniej, było to bardzo takie dowcipne i to, ale w czasie tej gali nikt właściwie z tych, którzy dostali nagrody, nie powiedział o tym filmie jakimś swoim, czy świecie, czy o czymkolwiek, czegokolwiek, co by w ogóle miało jakieś no, głębsze znaczenie. Wszystko to było jakieś potwornie powierzchowne i takie właśnie nieistotne, takie, że właściwie jakby, nie, jakby się wstydzili, że w ogóle te filmy zrobili i dostali te nagrody. Także jest myślę jakiś kryzys. I na przykład kino słowackie pod tym względem społecznego kina szczególnie jest na pewno ciekawsze w tej chwili niż kino czeskie. No ale jak wiadomo, to jest zawsze taka sinusoida. Raz jest lepiej, raz gorzej. To było spotkanie z cyklu Polsko-Czeskie Rozmówki na Granicy. Moim Państwa gośćmi byli pani Agnieszka Holland, pan Piotr Zelenka. Serdecznie, bardzo Państwu dziękuję za rozmowę.